Suwalczanie upamiętnili Andrzeja Wajdę, zmarłego przed rokiem najsłynniejszego polskiego reżysera. Dziś w południe na budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27, w którym przyszedł na świat Andrzej Wajda, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy dedykowanej reżyserowi. W uroczystości uczestniczyła Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, żona Andrzeja Wajdy, profesor Andrzej Strumiło, przyjaciele reżysera oraz władze miasta na czele z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk, i Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej. Wdowa po Andrzeju Wajdzie podkreślała znaczenie Suwałk w życiu reżysera. Jak mówiła, miasto było bardzo bliskie artyście i bardzo dobrze pamiętał dzieciństwo. Suwałki były bardzo, bardzo bliskie Andrzejowi, dlatego że spędził to co prawda tylko lata wczesnego dzieciństwa, ale dobrze pamiętał Suwałki, dobrze pamiętał rodziców, dobrze pamiętał mieszkanie, w którym rok temu, znaczy w czerwcu zeszłego roku, mieliśmy szczęście być jeszcze tutaj z nim razem. Natomiast Andrzej Strumiło wspomniał Andrzeja Wajdę z czasów studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ja go pamiętam z czasów młodzieńczych, heroicznych. Byliśmy w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rozmawialiśmy o tym, jak sztukę zrobić potrzebną społecznie, aktywną, potrzebną dla ludzi. I Wajda zdecydował porzucić malarstwo kameralne i przejść do szkoły filmowej, bo film wydał mu się sztuką bardziej aktywną, bardziej skuteczną, jeżeli chodzi o dialog społeczny. I tak się stało. Andrzeja Wajdy nikomu przedstawiać nie trzeba. Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, działacz Solidarności, filantrop, kawaler Krzyża Wielkiego, Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderu Orła Białego, członek prestiżowej francuskiej Akademii Sztuk Pięknych, zdobywca Oscara za całokształt twórczości, honorowy obywatel Suwałk. Słowem, żywa legenda polskiej kultury. Urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach, skąd wyjechał mając 8 lat. W 1989 roku, startując w wyborach parlamentarnych z okręgu obejmującego województwo suwalskie, zdobył mandat senatora. Ostatni raz gościł w Suwałkach w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to między innymi zwiedzał miasto i uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami. Reżyser odsłonił wówczas pamiątkową tablicę przy sali widowiskowo-teatralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury, która nosi jego imię. Tablica na budynku, jak mówił Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, ma przypominać o miejscu urodzenia mistrza. To jest takie symboliczne miejsce. Myślę, że miejsce, gdzie powinniśmy kierować wszystkie osoby, które odwiedzają nasze miasto. Mieszkańcy również powinni wiedzieć, że właśnie w tym domu urodził się nasz wielki mistrz. I dzisiaj myślę, że ta tablica pamiątkowa na tym budynku będzie takim początkiem, żeby to był taki stały punkt nawiązujący do historii osób, które, nie ulega wątpliwości, tak wiele wniosły do kultury nie tego miasta, ale generalnie do kultury Polski. Mieszkańcy kamienicy chcą, aby w przyszłości pod budynkiem stanęła ławeczka z postacią siedzącego reżysera. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Suwałk i można je poprzeć w głosowaniu. W przyszłości chcą też powołać Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Andrzeja Wajdy. W imieniu mieszkańców mówił o tym Witold Wołyniec, który stoi na czele miejscowej wspólnoty mieszkaniowej. Bez własnego udziału staliśmy się uczestnikami historii, a to za sprawą pana Andrzeja Wajdy. Okazuje się, czasami wystarczy tylko zamieszkać we własnym miejscu i już się jest sławnym. Pan Andrzej jeszcze jako dziecko odcisnął w tym miejscu swój ślad. Chcemy, aby ten ślad zakwitł historią, aby nie został zasypany drobinami czasu. W uchwale wspólnoty wyrażającej zgodę na zawieszenie w tym miejscu tablicy upamiętniającej czytamy: mieszkańcy, wyrażając zgodę, mają świadomość doniosłości tego faktu dla historii miasta Suwałk. Jest też i druga uchwała. Mowa w niej o tym, że mieszkańcy akceptują inicjatywę zgłoszenia do budżetu obywatelskiego Suwałk na 2018 rok projektu pod nazwą Andrzej Wajda w Suwałkach. Proponuje się w nim umieszczenie ławeczki z postacią sławnego reżysera. Projekt został pozytywnie zweryfikowany i aktualnie poddawany jest pod głosowanie przez mieszkańców Suwałk. Jest to bardzo dobry moment na to, aby zaapelować do wszystkich Państwa tu obecnych,
a szczególnie przedstawicieli mediów, oddanie głosów na nasz projekt. To jest Andrzej Wajda w Suwałkach. Członkowie naszej wspólnoty mają nadzieję na dobry wynik w głosowaniu. Zresztą ja jako jego autor też.